Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek, w końcu długo oczekiwane szuflady. Szuflady do systemu Kubrick One. W tym roku Kubrick w końcu wypuścił pierwszy model. Podkreślam pierwszy, ponieważ będzie ich troszeczkę więcej. Będą różniły się po większości ilościami naszych szuflad oraz głębokościami. Dzisiaj troszeczkę poopowiadamy, omówimy parametry techniczne, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Przy okazji jakieś testy obciążeniowe, które też wykorzystywałem. Opowiem Wam jak je montować na ścianie. I czyli tak wszystko standardowo od samego początku, więc zaczynamy. Zaczynamy od samego początku, czyli pomysł na skrzynię z szufladami. Jest to nie inaczej jak skrzynia 350. Zobaczcie. Voilà, skrzynia 350. Mamy tutaj odwzorcowane gabaryty. Lecz tutaj 350 jest troszeczkę innej wysokości ze względu na pokrywę. Ale o tym później. Więc jak widzicie, jeżeli chodzi o gabaryty, mamy tutaj praktycznie to samo, co 350. Dobra, odłożymy. Pyk. Zaczniemy od podstaw. Od podstaw, czyli wymiary. Nasze wymiary tutaj w szufladach ze względu na, jak to się mówi, ilość szuflad, czyli w przyszłości nie będzie się różnić. Wysokość, głębokość oraz szerokość będzie taka sama. Czyli jak w systemie One mamy tutaj 58,5 cm szerokości. Jeżeli chodzi o głębokość, mamy tutaj 37 cm. I jeżeli chodzi o wysokość, mamy tutaj 34 cm. I tutaj nic się nie zmienia. Również pokrywa, którą mamy tutaj Vario. Dzięki temu możemy łączyć nasze po prostu systemy, na przykład możemy spinać na górę Pro, szuflady na przykład. I tutaj również to będzie zachowane. Bardzo fajna opcja, wszystkie zapięcia tutaj chowają się w obrysie skrzyni, więc to jest bardzo duży plus, bardzo mnie się to podoba. Mamy tutaj również opcję montażu na ściany, o której też Wam za chwilę wspomnę, żebyście wiedzieli. Oczywiście standardowo mamy insert connectors, czyli wejście na molety, na ogólnie całe akcesoria od Kubricka i nie tylko. I tutaj nie mamy od góry dedykowanej rączki, tylko producent zrobił takie wejścia po bokach. Dzięki temu możemy naszą szufladę przenosić, zarzucać i tym podobne. Jest to spowodowane wagą, ponieważ ta skrzynia z szufladami nie należy do najlżejszych, bo ona waży około 10 kg, co przy załadowanej skrzyni, na przykład tego typu, gdzie mamy duże szuflady, może ważyć nawet 30-40 kg, więc szczerze mówiąc, kto by chciał ją nosić w jednej ręce. Ale możemy dokupić rączkę bez żadnego problemu i przenosić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Oczywiście cała skrzynia, jak w systemie One, może ja wezmę sobie korpus. Mamy tutaj trzypunktowe zapięcia, oczywiście trzypunktowe. Dzięki temu mamy tutaj solidność spinania i możemy stworzyć tak zwaną ściankę. Jeżeli komuś by nie pasowały szuflady, na przykład, a chciałby wykorzystać nieregularną przestrzeń, możemy szuflady wyciągać. Dzięki temu w środku mamy naprawdę bardzo fajne wymiary, ponieważ mamy tutaj 51,5 na 25 cm wysokości oraz 34,5 cm głębokości. Dzięki takiemu zastosowaniu takiej przestrzeni możemy ją wykorzystać w różny, wszelaki sposób. Możemy to wykorzystać na przykład na organizery na busie, możemy na przykład włożyć jakiś kompresorek, jakieś na przykład zestawy kluczy nietypowe, gdzie na przykład szuflady się nie mieszczą, więc wybór tak szczerze należy do nas. Fajna sprawa, ponieważ tutaj taki korpus waży około 5 kg, więc jest naprawdę bardzo fajny i leciutki. Dobra, wracamy do szuflad. Oczywiście wszystkie szuflady tutaj na górę, jedna na drugą, bez żadnego problemu się spinają. Fajnie to wszystko pasuje, możemy zamykać i tak dalej, i tak dalej. Mamy również tutaj opcję zamykania na kłódkę. Od boku mamy dwa wejścia. Od boku mamy jedno wejście, gdzie mamy takiego fajnego metalowego pręta. Również możemy go chować tutaj od przodu. Bardzo fajna opcja na przykład na busie, gdy mamy zabudowę. Nie musimy tutaj zostawiać przestrzeni, by właśnie do tego pręta się na przykład dostać. By go zamontować, bardzo prosta sprawa. Mamy tutaj opcję dedykowaną na kółeczkę również i tutaj jest bardzo fajnie, intuicyjnie, pyk, zapinamy, na przykład pyk, mamy. Jest zapięte, w tym momencie nie mamy wglądu do naszej szuflady. Bardzo fajne zabezpieczenie przed tak zwaną kradzieżą. Oczywiście jak ktoś będzie chciał zakosić coś, co prawdopodobnie zakosiłby całą szufladę, ponieważ jest naprawdę zajebista, ale ogólnie to by było jako kradzież, a jeżeli coś na przykład gwizdnął nam tutaj ze środka, możemy nawet tego nie zauważyć, więc moim zdaniem to blokada jest naprawdę bardzo fajna. Oczywiście jak w systemie Pro mamy tutaj opcję sprężynki, czyli mamy tutaj dedykowane typowo zapięcie bezkolizyjne, bym powiedział. Nie musimy nic kombinować, nic zatrzaskiwać. Po prostu domykamy i samo się po prostu zamyka. Jeżeli chodzi o szuflady, mamy tutaj troszeczkę inne wykonanie, ponieważ mamy tutaj typowo wykonanie z tworzywa ABS. Również przegrody. Nie bez powodu, ponieważ producent chciał zachować jak najbardziej jak największą sztywność szuflad przy załadowanej właśnie skrzyni. I moim zdaniem to mu się udało. Możemy naprawdę bardzo sporo załadować do tej szuflady i bez żadnego problemu nasza szuflada po prostu chodzi płynnie. Zobaczcie, tutaj nie trzeba dużej siły, a szuflady są do pełna załadowane. Teraz zobaczycie magiczne przejście, kamera z góry. Zobaczycie jak to wszystko wygląda. A sorry, zapomniałem. Nie mam jeszcze takich wynalazków, ale mam drugą kamerkę, więc Wam pokażę. Voilà, zobaczycie jak to się prezentuje. Wiadomo, jakość będzie troszeczkę inna, ale przynajmniej zobaczycie jak wyglądają szuflady załadowane, ponieważ będę chciał ją opróżnić, żeby ją po prostu normalnie zwymiarować. Lecimy. Po otwarciu, zobaczcie, mamy tutaj bardzo fajne i regularne przegrody. Jest naprawdę tego multum. Jak widzicie, mam już zagospodarowaną swoją szufladą pod spore narzędzia i zobaczcie, tutaj wszystko fajnie na swoim miejscu, bym powiedział, tak szczerze mówiąc. Prowadnice bardzo spoko. Oczywiście nie zabrakło podpisywania, jak na Kubricka przystało. Jak mamy na przykład w systemie Pro, voilà, również, więc tutaj też to mamy. Przy okazji zobaczycie z bliska troszeczkę szufladę, tak się prezentuje. I tak jak mówiłem, ten korpus jest z ABS-u oraz przegrody są z ABS-u. Przegrody już mam tutaj część powyciąganych. O, zobaczcie, szuflady są i przegrody z ABS-u. Jest to troszeczkę inne tworzywo, powiem, taki inny dźwięk oddaje, więc są o wiele sztywniejsze. Za chwilę wyciągniemy szuflady i zobaczycie jak to się prezentuje w środku. Jak to się prezentuje w środku, byście zobaczyli jak to fajnie wygląda. Jak to się wyciągało, jak to się wyciągało. Chyba tak się to wyciągało. Zobaczmy. Chyba tak. Ta wyszła. A ta też wyszła. Dobra, mamy. Voilà. Wyciągnięta szuflada. Tutaj bym musiał troszeczkę powyciągać. Znowu będę bałaganił. Ale co tam? Niech będzie. Zapowiada się znowu długi odcinek. Kolejny długi odcinek. Ale postaram się to szybko ogarnąć. Voilà. Mamy przegrodę. Znaczy, mamy szufladę i jak widzicie, mamy trzy główne przygrody. Voilà. Trzy główne przygrody i mamy po dwie przygrody mniejsze na sekcję. Czyli mamy 2, 4, 6, 8. I tutaj możemy śmiało sobie konfigurować dowolnie, ponieważ tutaj mamy na 4 sekcje podzielone naszą szufladę, więc moim zdaniem to jest naprawdę ok. Wyciągamy, zobaczymy jakie są wymiary, bo też będziecie pewnie zainteresowani. Wymiarujemy pełny wymiar 47,2 na 30 i głębokość szuflady to jest 11 cm. 11 cm głębokości naszej szuflady. Tak wygląda od spodu. Jest delikatnie przetłoczona na przegrody. No i tak jak mówiłem, słyszycie po dźwięku, jest ona z ABS-u. Druga szuflada jest taka sama, więc tutaj nie ma sensu wyciągać. Może pokażę wam na kamerce. Na kamerce z bliska, jak to wygląda jeszcze z szufladami. Zobaczcie, tak wyglądają prowadnice. Voilà. Tak wygląda tutaj to w środku. O, korpus w środku jest gładziutki, więc tutaj, o, zobaczcie, pyk, wszystko sobie ładnie wychodzi, bez żadnego problemu, jednym paluszkiem wkładamy. Dobra. Myślę, że środek omówiony. Jak mało omówiony, to gdzieś tam jeszcze na przebitkach to wskoczy. Może włożymy szufladę z powrotem i popowiadamy troszeczkę o mocowaniu ściennym. Jeżeli chodzi o mocowanie ścienne, jest też troszeczkę nietypowe, ponieważ mamy tutaj dwa punkty mocowania na ścianie, czyli możemy mocować na przykład na busie, możemy mocować na przykład na... O, coś źle włożyłem. A widzicie, nie wlazła. Dobra, już jest. Pięknie się działa. Mamy dwa punkty mocowania. Mamy mocowanie na tak zwanego szybkiego, bym powiedział, ponieważ mamy tutaj miejsca na kołki, na wkręty. 3 punkty, czyli po prostu taka waga rozłożona na szybkiego, lub możemy mocować na insert connectors, czyli na tego typu mocowania, które na pewno kojarzycie. I tutaj możemy śmiało sobie, zobaczcie, tutaj nam wskakuje bez żadnego problemu. I to są mocowania ścienne, dziewczynki, co nie? Żeby nie było, ja pokażę wam to z bliska, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Voilà. Tak jak mówiłem, mamy mocowania 3-punktowe lub 4-punktowe, jeżeli chodzi o insert connectors. Tylko trzeba wziąć pod uwagę przy mocowaniu temat taki, gdy mocujemy na przykład na busie, gdy mocujemy na etapie 3-punktowym, czyli na tak zwanym szybkim, tutaj nasza skrzynka jest po płaszczyźnie ściany, do której montujemy, ale jeżeli chodzi o insert connectors, dochodzi nam grubość centymetra. Dlaczego? Ponieważ nasz insert connectors, który tutaj zapinamy, również jest o centymetr grubszy, więc trzeba wziąć pod uwagę, że jak zapinamy to na ścianie, to trzeba centymetrową listeweczkę od spodu po prostu podłożyć, dołożyć, żeby nasza skrzynia po prostu była idealnie do poziomu, żeby nie była pod kątem, ponieważ pod dużym obciążeniem po prostu może to spowodować z czasem wyłamanie. Więc taki niuansik, żeby po prostu każdy wiedział. Uwierzcie mi, testowałem, zresztą gdzieś na przebitkach zobaczycie, po zamontowaniu 4 insertów bez żadnego problemu utrzymuje ciężar grubo ponad 50 kg. Będą w przyszłości testy maksymalnego obciążenia. Sam jestem ciekaw, ile one wytrzymają. A tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o mocowanie 3-punktowe, to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj możemy mniej załadować nasze szuflady, ponieważ te punkty trzymają tylko w 3 miejscach, a nie po prostu równomiernie w 4. Koszt takich szuflad. Szuflady będą w granicy około 400 zł, jeżeli chodzi o temat Reda, więc moim zdaniem to jest bardzo dobry cenowo asortyment, jeżeli chodzi o jakość, gabaryty, metraż i ogólnie to, co nam daje producent. Nie mamy na razie kubełków, w jednej i w drugiej szufladzie mamy po prostu przegrody, ale są na tyle funkcjonalne te przegrody, że jesteśmy w stanie wszystko fajnie zaadoptować. Jeżeli ktoś tam się uprze, to może jakieś tam kubełki sobie kombinować bez żadnego problemu. Być może w przyszłości to się zmieni. Póki co w ogóle żadne kubełka, no niestety, nie pasują ze względu właśnie na gabaryty. Tyle, bo i tak filmik długi. Będą kolejne odcinki z serii szuflad, będą odcinki testowe, więc dajcie znać w komentarzach, czy używacie już, czy posiadacie, co o tym sądzicie, czy waszym zdaniem warto, czy nie warto. Tak jak mówiłem, są to solidne szuflady, bardzo wytrzymałe i co przede wszystkim mają bardzo duży udźwig, co jest naprawdę na duży plus dla mnie przynajmniej. I co? Czekam na kolejne serie 3-szufladową oraz 4-szufladową, 2+1, czy 1+2, czy 3+1, więc zobaczymy, jak to wyjdzie dalej w przyszłości. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!